Siemano, witam na kanale. Dzisiaj taki jakby spontaniczny i nawet ciekawy filmik, bo zapowiada się bardzo ładna pogoda. I zobaczymy, czy po prostu tylko z heatpipe'ów da radę ogrzać jeden dzień i słoneczny dzień, bo jest w miarę niska temperatura, ale świeci słoneczko. Dzisiaj można powiedzieć, że pogoda już prawie wiosenna. Na razie ani jednej chmurki. Aż ciężko patrzeć na oczy. Heatpipy w pełnym słońcu. No, zaraz wam pokażę, ile pokazują na zegarze. I powiedzmy, z takich temperatur będziemy startować. Jest to 55 średnia na buforze. No, zostało to jeszcze w nocy, prawda? Poruszałem tam i jeszcze jakiś węgielik został. To się dopali, tu już nie będę podkładał. I dzisiaj pojedziemy tylko na fotowoltaice i na heatpipe'ach. Tam spróbuję wykryzować maksymalną temperaturę na tym zaworze. Tu mamy temperatury nawet 47. Powiedzmy, za duża jest to na temperaturę na dzień dzisiejszy. Więc powiedzmy, za 45 stopni będzie optymalne. A to nam daje 40 stopni na grzejniki. Optymalne. Czyli 45 stopni na kaloryfery. 62 idzie z kolektora. Tutaj, prawda, 55 mam grzałkę. I zobaczymy. Jak to pociągnie, powiedzmy, w takim przejściowym, już pozimowym, przedwiosennym, ogólnie przejściowym dniu. Tak prezentują się panele. Tu od godziny 9:40 już pracują pełną parą. No a to nam daje ponad 4 kW. Na takim foksie. Powiedzmy tak, jest godzina testu. Temperatury już troszeczkę spadają, ale grzałka się jeszcze nie załączyła. Ona się załącza dopiero jak będzie od 55 spadnie o 2 stopnie na histerezę. 917 kW. Tutaj jeszcze nie bierze. Tutaj, prawda, dalej jest niepodkładane. Żeby nie było, że tu dogrzewam jakimś jeszcze kotłem. I czekamy. Jest godzina 11:40. No, temperatura, zobaczę tam sobie wcześniej na wcześniejszym ujęciu, ile spadła. Ale no, grzejemy. Jest cały czas grzane na razie z kolektorów. Odłączę jeszcze kocioł, żeby niepotrzebnie wychładzał teraz bufora, bo cały czas jeszcze droga krąży przez niego. A tak już będzie tylko szło na kaloryfery z kolektorów. Dzisiaj piękne słoneczko, aż ciężko patrzeć. I tak naprawdę to dzisiaj jest taki prawdziwy test dla tych solarów. Jak od razu dają ciepło na kaloryfery. A to możemy zobaczyć już tu dzięki mojej tablicy pomiarowej. Z heatpipe'ów na kolektorze jest 58 stopni. Do wężownicy dociera 50, powiedzmy, no 55, wraca 44-45, więc 10 stopni zostawia to moja wężownica na buforze. Ale co możemy dalej zobaczyć, że na kaloryfery idzie 44 i wraca 33, czyli 11 stopni. Ja to spróbuję jeszcze to wykryzować do wyższej temperatury. I tak jak widać, wychodzimy na zero. Z kolektora dostajemy 10 stopni, a na kaloryfery idzie no 11. Ale jest to do zrobienia, że prawie wychodzimy na zero. Powolutku kryzuję sobie tą temperaturę na kolektorze. I tu już widzę, że jesteśmy prawie stopień do przodu, więc będziemy wychodzić prawie całkiem na zero.
i może uda się ustawić tą temperaturę do 60 i wtedy będziemy patrzeć, jak ta temperatura się podnosi i czy w ogóle się da radę podnieść. Jednak temperatura spadła do takiego stopnia, że odpaliła się grzałka, no ale to było brane pod uwagę. No i zobaczymy, wtedy podniesie się temperatura na kolektorze do 55 tutaj, a później zliczymy wszystkie koszty. Bawię się tu trochę tym kryzowaniem, przez co udało mi się już, prawda, no prawie dokładnie 13 stopni zostawiać na buforze przez wężownicę z heatpipe'ów. No, temperatury spadły, to już prawie 4 kW grzałka wzięła i co, no na pewno nie można tego liczyć tak jak sobie wcześniej liczyłem, że 1 do 1, że tu prawda 14, 13 stopni zostawiam na buforze i a że tu prawda 9 teraz, ale ogólnie no uśredniając 10 idzie na ogrzanie, 10 stopni straty. Do tego by trzeba było jakiś ciepłomierz albo coś takiego, ale mówię, tu cały czas ja to robię wszystko amatorsko i hobbystycznie. Dzisiaj udaje się, że tak powiem, no praktycznie za darmo ogrzewać dom, bo nawet to co ta grzałka bierze, no to wraca z autokonsumpcji z fotowoltaiki. A tu jeszcze, żeby na 100% pewności, no nie pali się w kotle. A to jest ten jedyny, jakby główne moje źródło zasilania tego bufora. No zobaczymy, do kiedy tak pociągnę, będę miał wykres z falownika z fotowoltaiki, ile to tak pracowało na słońcu. I mówię, takie luźne, fanowskie zabawy na tej mojej instalacji. Co jeszcze? Na pewno mam takie wnioski, że jeśli by był większy żagiel, to jaki jest na przykład na kanale takiego pana jak Freelind albo Tony Marzeń, tam mają już takie większe te zestawiki i taki dzień jak dzisiaj to na pewno spokojnie mogą ograć bufor z nadwyżką i prawda, później z tego grzać dom. Wnioski, no na pewno jeśli by był większy żagiel, to by to mogło działać, ale i tak jest dobrze, bo prawda, mimo wszystko coś tam odzyskujemy z tego słońca. No już będziemy powoli kończyć grzanie z solarów, bo słońce już za chwilę zajdzie. Jest godzina 15:30 i tu już też słońce ucieka z solarów. Dzisiejszy uzysk to prawie 23, może wskoczyć jeszcze 23. Przed sekundą dosłownie wyłączyła się grzałka, bo też ją mam ustawioną na tą 15:30. Kilowaty to 925, było 27, czyli ponad 8. Na kolektorze jeszcze jest 51 stopni. Jak wyglądają temperatury tutaj? Tak. No, 5 godzin można było wygrać trochę. Nie jest to grzanie takie, jakby powiedzieć, tylko i wyłącznie na tych kolektorach, bo troszkę tam ta grzałka też swoje zrobiła. Ale mimo wszystko ta grzałka też ciągła z autokonsumpcji, bo ile tam, 23 kW dzisiaj było uzysku. A jak tutaj to wygląda? Cały czas jeszcze jakby 10 stopni tu i tu jest wymiany. Ale co jeszcze można powiedzieć? No, prawie 6 godzin, bo można tak powiedzieć, że od 9:30 zaczął się ten nasz test. Grzane było tylko z kolektorów heatpipe. Temperatury
układały się tak, że były na początku tam prawie ponad 47, później ustawiłem na 45, no i już teraz sobie spada. Ale w pomieszczeniach jest to, no, w pomieszczeniach, no kaloryfery cały czas są ciepłe, no to mówię, gdyby zwiększyć ilość kolektorów, może i by to, może i by to zastąpiło ogrzewanie inne, ale na takiej ilości jak ja mam, to jest to, no jest to jakieś wspomaganie, bo prawda przez cały dzień nie trzeba było palić, tylko temperatura odzyskana ze słońca. Większy kolektor, czy większy kolektor by zdał egzamin? No na pewno by zdał egzamin, bo większą temperaturę by uzyskał i więcej by został w tym buforze. Tylko że już mam takie pierwsze wnioski po tym pierwszym sezonie, że tych dni słonecznych jest naprawdę jak na lekarstwo. Mówię, to jest może taki drugi, jak nie pierwszy, którym był bezchmurny, ale drugi, którym było tak więcej słońca. I do tego słońca mamy w tym okresie zimowym. Także na okres zimowy to na pewno nie zastąpi nam ogrzewania, ale na okres przejściowy jak najbardziej. Co do innego testu, to odsyłam Was do tego filmu, a ja już kończę i do usłyszenia.